Johannes 1, vers 1 bis 18. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, od 1 do 18 wiersza. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jan świadczył o Nim i głośno wołał: Ten to był, o którym powiedziałem, ten, który za Mną idzie, był przede Mną, bo pierwej był niż ja. A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, objawił Go. Wir wollen uns heute Abend mit der Person des Herrn Jesus beschäftigen. Dzisiaj wieczorem chcielibyśmy zająć się osobą Pana Jezusa. Wir haben von ihm gesungen in diesem Lied. O Nim śpiewaliśmy również i w tej pieśni. Dass er vom Himmel auf die Erde kam. Że On przyszedł na tą ziemię z nieba. Und dass er starb am Kreuz. I że On umarł na krzyżu. Und dass er jedem Menschen dieses wunderbare Heil anbietet. I że On każdemu człowiekowi oferuje te cudowne zbawienie. Und viele, die hier beisammen sind, i wielu z nas, którzy tu jesteśmy obecni, davon bin ich überzeugt, i o tym jestem przekonany, kennen ihn als ihren persönlichen Heiler. Znamy Go jako osobistego Zbawiciela. Und vielleicht sind solche da, die noch nicht ihm angehören. Może też i tutaj są tacy, którzy do Niego nie należą. Auch an Sie möchten wir ein Wort richten. Również i do Was chcielibyśmy skierować słowo. Die Person des Herrn Jesus ist Nahrung für unsere Seelen. Osoba Pana Jezusa jest pożywieniem dla naszych dusz. Und wenn wir den Herrn Jesus kennenlernen möchten, jeżeli chcemy poznać Pana Jezusa, dann finden wir ihn in der ganzen Bibel. To znajdziemy Go na stronach całej Biblii. Aber es gibt drei Kapitel im Neuen Testament. Ale są takie trzy rozdziały w Nowym Testamencie, die ganz besonders eindrücklich von ihm sprechen. Które w szczególny sposób i dobitnie o Nim mówią. Es ist Johannes 1. To jest właśnie Ewangelia Jana, pierwszy rozdział. Kolosser 1. To jest list do Kolosan, pierwszy rozdział. Hebräer 1. I list do Hebrajczyków, pierwszy rozdział. Und heute Abend haben wir Johannes 1 vor uns. A dzisiaj wieczorem mamy przed sobą właśnie Ewangelia Jana, pierwszy rozdział. Und diese 18 Verse haben drei Teile. I te 18 przeczytanych wierszy można podzielić na trzy części. In Vers 1 bis 5 wird uns gezeigt, was er in sich selber ist. W tych wierszach od 1 do 5 pokazane jest, kim on sam w sobie jest. In Vers 6 bis Vers 13, w wierszach od 6 do 13, was er für den Menschen ist,
kim on jest dla ludzi. In Vers 14 bis 18. A w wierszach od 14 do 18. Was er für den Gläubigen ist. Kim on jest dla wierzących. Johannes war ein Jünger des Herrn. Jan był uczniem Pana. Und wahrscheinlich war er der jüngste der zwölf. I prawdopodobnie on był najmłodszym z tych wszystkich dwunastu. Und doch war er der, der am meisten vom Herrn Jesus erkannt hat. A jednak on był tym, który właśnie najwięcej poznał swojego Pana. Ich sage das, um den Jungen hier Mut zu machen. A mówię to dlatego, aby wszystkim młodym teraz dodać zachęty. Die Kenntnis des Herrn Jesus, die Herzenserkenntnis des Herrn Jesus ist nicht eine Frage des Alters. Gdyż poznanie w swoim sercu Pana Jezusa to nie jest sprawa zależna od wieku człowieka. Johannes saß im Schoß des Herrn. Gdyż wiemy, że Jan zasiadał blisko Pana przy jego łonie. Wir finden ihn oft mit Petrus zusammen. Bardzo często oglądamy go razem z Piotrem. Petrus beschäftigte sich viel mit seiner Liebe zum Herrn. A Piotr zajmował się często swoją miłością do Pana. Johannes hatte eine bessere Beschäftigung. Ale Jan miał lepsze zajęcie. Er beschäftigte sich mit der Liebe des Herrn zu ihm. On zajmował się miłością Pana do niego. Und er begleitete den Herrn Jesus. On towarzyszył Panu Jezusowi. Und er stand am Kreuz, als der Soldat in die Seite des Herrn bohrte. On również stał pod krzyżem, gdy żołnierz przebijał bok jego Pana. Und er sah, dass Blut und Wasser herauskam. I on widział, że wypłynęły krew i woda. Und er hat das mit Kraft bezeugt. I on to z wielką mocą poświadczał. Er hat die Ergebnis, das Zeugnis der Ergebnis des Werkes des Herrn gesehen. I on właśnie widział to świadectwo i ten wynik czy skutek tego wielkiego dzieła Pana Jezusa na krzyżu. Dann finden wir ihn noch in der Apostelgeschichte. Następnie oglądamy go jeszcze w Dziejach Apostolskich. Mit Petrus zusammen. Widzimy go razem z Piotrem. Petrus sprach. Piotr przemawia. Und Johannes stand schweigend dabei. A Jan stał w milczeniu obok niego. Es gibt Brüder, die reden. Są bracia, którzy mówią. Und es gibt solche, die schweigen. I są tacy, którzy częściej milczą. Und dann hat er noch mal fast 50 Jahre geschwiegen. A następnie, prawie jeszcze następnych 50 lat milczał on. Und dann hat er 5 Dokumente der Heiligen Schrift verfasst. A następnie on stał się autorem 5 dokumentów zawartych w Piśmie Świętym. Gewaltige Dokumente des Wortes Gottes. To są potężne, wspaniałe dokumenty ze Słowa Bożego. Das Johannes-Evangelium. Mianowicie Ewangelia Jana. Die drei Johannesbriefe. 3 listy Jana. Und die Offenbarung. I Księga Objawienia. Und es sind eigentlich 2 Teile. I w zasadzie to są 2 części. Im Johannes-Evangelium beschreibt er den Herrn Jesus, der vom Himmel auf diese Erde gekommen ist. W Ewangelii Jana on opisuje Pana Jezusa jako tego, który z nieba przyszedł na tą ziemię. Und er sagt, dies ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. I powiedział, to jest ten Bóg prawdziwy i życie wieczne. Diesem Sinn spricht er im Johannes-Evangelium. I w tym właśnie sensie on w całej Ewangelii Jana przemawia. Und er erinnert uns auch daran in seinem ersten Brief. I również o tym przypomina nam w swoim pierwszym liście. Zweitens zeigt er die Wege Gottes, die er geht mit dieser Erde. A następnie on po drugie pokazuje nam drogi Boże, jakimi Bóg postępuje, na jakich Bóg postępuje z tą ziemią. Damit beschäftigen wir uns jetzt in der Offenbarung. I tymi sprawami zajmujemy się teraz w Księdze Objawienia. A wir wollen jetzt der Reihe nach diese Verse betrachten, die wir gelesen haben. A teraz chcemy po kolei rozważyć wiersze, które przeczytaliśmy. Wir haben hier den ersten Anfang. Tu widzimy ten początek, pierwszy początek.
Es gibt vier wichtige Anfänge im Worte Gottes vorgestellt. Gdyż w Słowie Bożym mamy zobrazowane cztery ważne początki. Hier haben wir den Anfang, der am weitesten zurückgeht. Tutaj oglądamy początek, który jest oddalony w przeszłość jak najbardziej ze wszystkich. Das ist der Anfang ohne Anfang. Gdyż jest to początek bez początku. Wo die Gottheit da war. Wtedy, gdy istniał Bóg w swoim bóstwie. Und noch nichts geschaffen war. I gdy jeszcze nic nie było stworzone. Dann kommt der zweite Anfang in 1. Mose 1, Vers 1. A następnie jest drugi początek zapisany w pierwszej księdze Mojżeszowej w pierwszym rozdziale. Der Anfang, als Gott schuf. To jest początek tego, co Bóg stworzył. Dann kommt der dritte Anfang in 1. Johannes 1, Vers 1 und folgende. I trzeci początek, który jest zapisany w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale i pierwsze wiersze. Das ist der Anfang, als vor 2000 Jahren unser Herr Jesus über diese Erde ging. Jest to początek tego, że przed 2000 lat Pan Jezus chodził po tej ziemi. Eine wunderbare Zeit. Cudowny to czas. Als die Schöpfung den Schöpfer trug. Gdy stworzenie niosło na sobie Stwórcę. Als er als hoher Fremdling von der Krippe bis zum Kreuze ging. Jako tego najwyższego, obcego przybysza, który w uniżoności szedł od żłobka betlejemskiego aż do krzyża Golgoty. Dann gibt es einen vierten wichtigen Anfang. Jest jeszcze czwarty, bardzo ważny porządek. Das ist der Auferstehungstag des Herrn. A to mianowicie jest Dzień Zmartwychwstania Pana. Da wird uns in Kolosser 1 berichtet. I w liście do Kolosan w pierwszym rozdziale jest nam opisane. Als Auferstandener ist der Anfang der neuen Schöpfung. Że on jako ten zmartwychwstały jest początkiem wszelkiego nowego stworzenia. Aber hier haben wir den Anfang ohne Anfang. Ale tutaj w Ewangelii Jana mamy ten początek bez początku. Und da war der Sohn Gottes das Wort. A ten Syn Boży był Słowem. Der Ausdruck Gottes. Er war die Person, durch die Gott immer sprach. On jest tym wyrażeniem Boga. On jest tą osobą, przez którą Bóg zawsze przemawiał. Er hat durch ihn gesprochen, als der Sohn die Schöpfung hervorrief. On przez niego, Bóg przez Syna przemawiał, gdy powołał do istnienia całe stworzenie. Als die Göttlichkeit gesehen wurde in der Schöpfung. Aby cała istota bóstwa była oglądana w tym stworzonym stworzeniu. Dann finden wir ihn im Alten Testament. A następnie oglądamy go w Starym Testamencie. Wie er manchmal eine Menschengestalt angenommen hat. Gdy on czasami przyjmował postać człowieka. Zum Beispiel in 1. Mose 18. Na przykład w pierwszej księdze Mojżeszowej w 18. rozdziale. Als drei Männer. Abraham besuchte. Wtedy, gdy czytamy o tym, jak trzech mężczyzn odwiedziło Abrahama. Einer davon war der Herr. Jeden z tych trzech był Pan. Das hat der Patriarch Abraham sofort erkannt. A ten patriarcha Abraham natychmiast to rozpoznał. Anden wie Manoah ist er in einer Engelsgestalt erschienen. W innym przypadku, na przykład Manoahowi, on objawił się w postaci anioła. Wenn Gott sich offenbart, offenbart er sich immer im Sohn. Gdy Bóg się objawia, to objawia się zawsze w Synu. Und dieses Wort, dieser Sohn, war bei Gott. A to słowo, ten Syn, był u Boga. Das heißt in einer Gemeinschaft mit dem Vater. A to oznacza, że był w społeczności z Ojcem. Er empfängt von Ewigkeit zu Ewigkeit die Liebe des Vaters. I on odbierał od wieczności aż po całą przyszłą wieczność miłość ojcowską. Und er ist selbst absolut Gott. A on sam osobiście jest tym absolutnym Bogiem. Er war Gott. A był on Bogiem.
dieselbe Ehre habend, mając tą samą cześć, auf derselben Stufe stehen, znajdując się na tym samym poziomie, dieselbe Macht haben, mając tą samą moc, wie der Vater und der Gott, der Heilige Geist. Jak Ojciec i jak Bóg, Duch Święty. Dieser war im Anfang bei Gott. Ten był na początku u Boga. Er hat nie selbst einen Anfang gehabt. On sam w sobie nigdy nie miał początku. Er ist ewig bestehend. On jest tym wiecznie istniejącym. Und er ist der Schöpfer. I on jest Stwórcą. Du kennst ihn als deinen persönlichen Heiland. Ty go znasz jako osobistego Zbawiciela. A vergiss nicht, dass er der Schöpfer aller Dinge ist. Ale nigdy nie zapominaj, że on jest Stwórcą wszystkich rzeczy. Alles wurde durch dasselbe. Wszystko stało się przez niego. Die Schöpfung hat einen Anfang. Stworzenie ma po swój początek. Der Herr Jesus ist ohne Anfang. A Pan Jezus jest bez początku. Wir haben im Schweizer Liederbuch ein Lied. My w szwajcarskim śpiewniku mamy jedną pieśń. Die Geschwister in Deutschland haben und die Geschwister in der Schweiz haben sich immer gegenseitig Lieder übernommen. Bracia i siostry z Niemiec i ze Szwajcarii wzajemnie wymieniali się pieśniami. Aber dieses habt ihr nicht übernommen. Ale tej pieśni akurat bracia z Niemiec nie przejęli. Da wird er uns vorgestellt als ohne Anfang, ohne Werden, Wort, du bist von Ewigkeit. I tam w tej pieśni on jest przedstawiony jako ten, który jest bez początku i bez końca, jako te słowo istniejące od wieczności. Was im Himmel, was auf Erden, was im Raum und in der Zeit. To, które było i w niebie, i na ziemi, i we wszechświecie, i w obecnym czasie. Alles ist durch dich geschaffen. I wszystko to zostało przez ciebie stworzone. Habt ihr das auch? Die Polen haben es. Polacy tą pieśń przejęli. Es gut, dass ihr das habt. Dobrze, że ją macie. Ohne ihn ist nichts geworden. Bez niego nic się nie stało. In ihm ist Leben. W nim jest życie. Die Schöpfung ist durch ihn. Całe stworzenie stało się przez niego. Aber das ewige Leben ist in ihm. Ale życie wieczne jest w nim. Mit großer Freude und Bestimmtheit sagen wir das. Z wielką radością i zdecydowaniem mówimy to. Dein Heiland ist das ewige Leben. Twój Zbawiciel jest tym życiem wiecznym. Und dieses Leben, wenn es sich offenbart bei den Menschen, a to życie, które się objawia, jeśli się objawia u ludzi, muss es sich offenbaren als Licht, to musi się objawić jako światłość, weil wir Menschen in der Finsternis sind. Dlatego, że my jako ludzie jesteśmy w ciemności. Und das Licht scheint in die Finsternis. A ta światłość świeciła w ciemności. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. A ciemność jej nie przemogła. Das ist eine erstaunliche Aussage. Jest to godne podziwu wyrażenie. Wenn es hier in diesem Raum dunkel wäre, gdyby w tym pomieszczeniu było ciemno, und man das Licht anmachen würde, i gdyby zapalono światło, dann verschwindet die Dunkelheit. To ciemność natychmiast znika. Das ist eine physikalische Tatsache. Jest to fakt fizyczny. Aber wir haben hier keine physikalischen Dinge vor uns. Ale my przed nami nie mamy rzeczy fizycznych. Sondern wir haben sittliche Dinge vor uns. Ale mamy tutaj przed sobą moralne rzeczy. Er ist das sittliche, göttliche Licht. On jest tą boską, moralną światłością. Und es scheint in die moralische Finsternis der Menschen. I on świeci w tą moralną ciemność ludzkości. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. A ciemność nie przemogła go. Und ich sage, sie kann es nicht erfassen. A ja mogę dodać, nie jest w stanie go przemóc.
Das ist, was diese wunderbare Person in sich selber ist. To jest właśnie to, kim jest ta cudowna osoba sama w sobie. In Vers 13, Vers 6 bis 13 wird uns gezeigt, was für den Menschen ist. A w wierszach od 6 do 13 jest nam opisane, kim on jest dla nas ludzi. Da sagt der Apostel Johannes, da war ein Mensch. I tutaj apostoł Jan pisze, był taki człowiek. Von Gott gesandt. On był posłany od Boga. Sein Name Johannes. A jego imię brzmiało Jan. Da meint er Johannes den Täufer. Miał tu na myśli Jana Chrzciciela. Das war der größte der Propheten des Alten Testaments. On jest tym największym z wszystkich proroków Starego Testamentu. Und er war von Gott gesandt. On był posłany przez Boga. Jesaja 40, Vers 3. Izajasza 40, rozdział 3, wiersz. Und Malachi 3, Vers 1 sprechen direkt von diesem größten der Propheten. I Księga Malachiasza, 3, rozdział 1, wiersz, mówią właśnie o tym wielkim wydarzeniu. Und Johannes sagt von ihm, er war nicht das Licht. I Jan mówi o nim, że on nie był tą światłością. Aber er zeugte von dem Licht. Ale że zaświadczył o tej światłości. Das hat er getan, das finden wir noch im selben Kapitel des Johannes-Evangeliums. To on czynił, a mamy to opisane jeszcze w tym samym rozdziale pierwszym Ewangelii Jana. Eine wunderbare Szene. Jest to cudowna scena. In Vers 29. Czytamy o tym w wierszu 29. Da steht Johannes. Czytamy, że Jan stał. Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen. Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do niego. Der Jesus kommt auf ihn zu. Pan Jezus przychodzi do niego. Das ist, was er für den Menschen ist. On jest właśnie tym, czym on jest dla ludzi. Er kommt auch auf dich zu heute Abend. On również dzisiaj wieczorem przychodzi do ciebie. Und Johannes der Täufer sagt dir. I Jan Chrzciciel mówi teraz do ciebie. Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Da zeugt er von ihm als dem, der am Kreuz auf Golgatha starb. I świadczył o nim jako o tym, który ma umrzeć na tym krzyżu Golgoty. In Vers 35 zeugt er einen Tag später von ihm. A w wierszu 35 następnego jeszcze dnia zaświadczał o nim. Da stand er einfach da. Johannes stand da. Jan znowu tam stał. Und hinblickend auf Jesu. I spoglądając na Jezusa przechodzącego. Sagt er, siehe das Lamm Gottes. Powiedział, oto baranek Boży. Sein kürzeres Zeugnis als das erste. To jest krótsze świadectwo niż jego pierwsze świadectwo. Und sagt, doch sagt es mehr aus. A jednak ono w treści swojej więcej nam mówi. Vers 29 zeigt das Werk des Herrn Jesus. W wierszu 29 wskazuje na to dzieło Pana Jezusa na ziemi. Kann es etwas Größeres geben als das Erlösungswerk unseres Herrn auf Golgatha? Czy może być coś większego niż to dzieło odkupienia dokonane przez naszego Pana na krzyżu Golgoty? Ja, es ist der, der es vollbracht. Tak, może być. To jest właśnie ten, który to dzieło wykonał. Sein zweites Zeugnis ist über seine Person. Jego drugie świadectwo właśnie dotyczy osoby Pana. Siehe das Lamm Gottes. Oto baranek Boży. Er zeugte von dem Licht. On świadczy o tej światłości. Aber der Herr Jesus war das wahrhaftige Licht. A Pan Jezus był tą prawdziwą światłością. Die absolute sittliche Vollkommenheit. Absolutna moralna doskonałość. Er ist der göttliche, die Person des Herrn Jesus ist der göttliche Maßstab für alle Dinge. I osoba Pana Jezusa jest tym boskim wzorcem dla wszystkich rzeczy. Und er ist in die Welt kommend, erleuchtet er jeden Menschen. I on przychodząc na ten świat, oświeca każdego człowieka. Er strahlt den Menschen an. On promieniuje na ludzi.
Wir denken an Hiob 33, Vers 27 und folgende. Pomyślmy o księdze Ioba, 33 rozdział, 27 wiersz i następne wiersze. Da steht, dass Gott zwei oder dreimal mit jedem Menschen spricht. Tam jest napisane, że Bóg przemawia do każdego dwukrotnie i trzykrotnie. Um seine Seele abzuwenden von der Grube. Aby jego duszę odwrócić od dołu zginienia. Auch heute Abend spricht er durch sein Wort zu dir, der du dich noch nicht bekehrt hast. I dzisiaj wieczorem on przez swoje słowo przemawia do ciebie, który się jeszcze nie nawróciłeś. Er erleuchtet deinen Zustand. On oświeca teraz stan twój. Und das ist etwas, das nicht schön ist für den Menschen. A jest to coś, co nie jest piękne dla ludzi. Dieses Licht bringt den ganzen Schmutz deiner Sünde an den Tag. Ta światłość wyciąga na jaw cały brud twojej duszy. Und jetzt kommt diese traurige Tatsache. I teraz nastaje ten smutny fakt. Er war in der Welt. On był w tym świecie. Die Welt war durch ihn. Świat został przez niego stworzony. Und die Welt kannte ihn nicht. Ale ten świat go nie poznał. Das sind die Masse der zügellosen Menschen. Cały ten ogół tych nieokiełznanych ludzi, die ihr Herz verschließen vor diesem Licht des Heilands, którzy zamykają swoje serce przed tą światłością Zbawiciela. Dann gibt es eine zweite Gruppe. I tu jest jeszcze pokazana druga grupa. Die Schrift nennt sie die Seinigen. Pismo nazywa ich tych, którzy są Jego. Das sind die Menschen aus dem Volk Israel. To są ludzie, którzy są tutaj mianowani z ludu izraelskiego. Das sind Menschen, die haben eine Religion. To są ludzie, którzy mają religię. Und vielleicht sitzen hier Menschen, die haben eine Religion. Może i tu w tej sali siedzą ludzie, którzy mają religię. Und religiöse Tradition ist etwas Großartiges für den Menschen. Religijna tradycja to jest coś, co jest szczególnego rodzaju dla ludzi. Man kann hochreligiös sein und doch ein schwerer Sünder. Można być wielce religijnym człowiekiem, a jednak być ciężkim grzesznikiem. Das könnt ihr finden in Johannes 4. O tym możecie przeczytać w Ewangelii Jana 4 rozdział. Da sehen wir diese sündige Frau beim Herrn Jesus. Tam oglądamy tą grzeszną niewiastę, która przyszła do Pana Jezusa. Und sie ist tief religiös. A ona jest do głębi religijną osobą. Sie verweist den Herrn auf diesen Brunnen. Ona wskazuje Panu na tą studnię. Ist hunderte Jahre alt. Która ma setki lat. Der Patriarch Jakob hat daraus getrunken, seine Söhne und sein Vieh. I stwierdza, że patriarcha Jakub z niej pił wodę, jego synowie i jego trzody. Und sie war stolz auf diesen Brunnen. I ona była dumna z tej studni. Und wenn ihr hier in Katowice auch so einen Brunnen hättet, i gdybyście wy mieli w Katowicach tak starą studnię, to wäret ihr auch stolz. Bylibyście i dumni z tego. Mehrere hundert Jahre alt. Kilkaset lat starą studnię. Und was sagte Herr Jesus? A co Pan Jezus powiedział? Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder und erst. Kto z tej wody będzie pił, będzie znowu pragnął. Religiöse Tradition kann nicht das Bedürfnis des Herzens stillen. Religijna tradycja nie może zaspokoić potrzeby serca. Aber das Wasser, das ich ihm geben werde. Ale ta woda, którą ja dam tobie, wird in ihm eine Quelle lebendigen Wassers werden. Ona staje się tą studnią wody żywej. Das ins ewige Leben. Która wytryskuje ku żywotowi wiecznemu. Er kam in das Seine. On przyszedł do tych, którzy są jego własnością. Und die Masse der dieser religiösen Menschen nahmen ihn nicht an. A cały ogół tych religijnych ludzi go nie przyjął. Aber jetzt kommen zwei wichtige Verse. Ale teraz nastają dwa bardzo ważne wiersze. Es gab solche einzelne, die ihn aufnahmen. Było kilkoro takich, którzy go przyjęli. Wir haben in Vers 12
die Bekehrung eines Menschen. W wierszu 12 oglądamy nawrócenie się człowieka. Und in Vers 13 die Neugeburt. A w wierszu 13 nowonarodzenie. Es ist etwas sehr Glückliches und eine tiefe Freude für mich, das jetzt vorzustellen. Jest to bardzo rzecz szczęśliwa i dla mnie jest to wielką radością, aby wam to przedstawić. So viele ihn aufnahmen, und zwar als das Licht. Ilu ich tylko przyjęło go, a mianowicie jako tą światłość. Die ihr Herz nicht zumachten vor dem Licht. Którzy swojego serca nie zamknęli przed tą światłością. Sondern es leuchten lassen in die tiefen Kammern des Lebens. Ale pozwolili, aby ta światłość rozświetliła najciemniejsze komnaty ich serca. Bereit, den ganzen Schmutz der Sünde zu zeigen. I tym, którzy byli gotowi, aby cały brud swojego serca pokazać. Und wenn jemand den Herrn als das Licht aufnimmt. Jeżeli ktoś przyjmuje Pana jako tą światłość. Dann kann er erschrecken. To może się przerazić. Was da in seinem Leben im Licht des Herrn hervorkommt. Co w jego życiu w tym świetle pańskim nagle się objawi. Aber dann gibt es den göttlichen Ausweg. Ale tutaj oglądamy też i boską drogę wyjścia z tej sytuacji. Und das ist im zweiten Teil des Verses 12 zu finden. I to możemy znaleźć w drugiej części 12 wiersza. Die an seinen Namen glauben. Tym, którzy wierzą w imię Jego. Wer erkennt, dass er ein Sünder ist. Bo ten, kto poznaje, że jest grzesznikiem, dass er nichts als die Hölle verdient hat, że wie o tym, że nic innego nie zasłużył, jak tylko na piekło, dem zeigt Gott den Ausweg, den er anbietet, temu Bóg pokazuje drogę, którą ma do dyspozycji i oferuje mu in der Person des Herrn Jesus, w tej osobie Pana Jezusa und in seinem Erlösungswerk. I w Jego dziele odkupienia. So ein Mensch darf das im Glauben ergreifen. I taki człowiek może tego uchwycić się we wierze. Das sind die beiden Elemente der Bekehrung. Takie są te dwa elementy nawrócenia. Und dann kommt Vers 13, die Neugeburt. A następnie nastaje wiersz 13, nowonarodzenie. Die Bekehrung ist die Seite, die Verantwortung des Menschen. Nawrócenie się to jest właśnie strona odpowiedzialności człowieka. Die Neugeburt ist das Wunder, das Gott dann wirkt in einem Menschen. Nowonarodzenie to jest cud, który Bóg sprawia w tym człowieku. Ich höre, dass in Amerika Menschen ausgebildet als Neugebärer. Słyszałem, że w Ameryce kształceni są ludzie jako nowonarodzeni. Ich wundere mich manchmal, was es in Amerika alles gibt. Ja czasami zadziwiam się tym, czego to w Ameryce nie ma. Das ist natürlich ein Unsinn. Naturalnie jest to bezsens. Menschen können nicht Menschen neu gebären. Ludzie nie mogą siebie samych narodzić. Das ist ein Werk, das Gott tut. Gdyż jest to dzieło, które wyłącznie czyni Bóg. Nicht aus dem Willen des Mannes. Naturalnie to nie chodzi o wolę mężczyzny. Noch aus dem Willen des Fleisches. Ani tu nie chodzi o wolę ciała. Sondern aus Gott geboren. Ale chodzi o to, aby być narodzonym z Boga. Die Neugeburt ist ein Wunder des Wirkens Gottes im Menschen. Te nowonarodzenie jest cudem działania Bożego w człowieku. Und wenn wir mehr wissen wollen über die Neugeburt, jeżeli chcemy wiedzieć więcej o tej kwestii nowego narodzenia, dann müssen wir zu Johannes 3 gehen. To musimy przejść do Ewangelii Jana 3 rozdział. Da kommt ein ganz hoher und gescheiter Mann zum Herrn Jesus. Tam czytamy o tym, jak bardzo wysoko postawiony człowiek przychodzi do Pana Jezusa. Und wenn hochstehende Menschen sich begegnen, tauschen sie Freundlichkeiten aus. A gdy wysoko postawieni ludzie spotykają się ze sobą, to wymieniają się uprzejmościami. Und das tut dieser Nikodemus. I właśnie to czyni ten Nikodem. Er sagt zum Herrn Jesus. Powiedział do Pana Jezusa. Wir wissen, dass du bist von Gott gekommen. My wiemy, że ty przyszedłeś od Boga. Denn keiner kann die Zeichen tun, die du tust. Gdyż nikt inny nie może czynić takich znaków, które ty czynisz. Und ich vermute, dass er erwartet hat. I przypuszczam, że on teraz oczekiwał.
dass der Herr Jesus zu ihm sagen würde, że Pan Jezus do niego by teraz powiedział, und du bist der große Lehrer von Israel. A ty jesteś tym wielkim nauczycielem w Izraelu. A wisst ihr, was er gesagt hat? A czy wiecie, co Pan Jezus powiedział? Wahrlich, ich sage dir. Zaprawdę powiadam ci, wenn du nicht von neuem geboren wirst, jeżeli się nie narodzisz na nowo, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Nie będziesz mógł oglądać Królestwa Bożego. Und dann fragt dieser gescheite Mann etwas Seltsames. I wtedy pyta ten wysoko postawiony człowiek w szczególny sposób. Er fragt, kann ich in den Körper der Mutter zurückkehren und nochmal geboren werden? On pyta, czy ja mogę teraz wrócić do ciała mojej matki i na nowo się narodzić? Man wundert sich, was so hochstehende Menschen für Fragen stellen. Czasami się dziwimy, jakie to pytania stawiają wysoko wykształceni ludzie. Und dann sagt der Herr Jesus, dass man aus Wasser und Geist geboren werden muss. A potem Pan Jezus mówi mu, że człowiek musi się narodzić na nowo z wody i z ducha. Das Wort Gottes durch die Wirkung des Geistes bewirkt dieses neue Leben. Słowo Boże poprzez działanie Ducha Świętego sprawia to nowe narodzenie. Dann sagt der Herr Jesus noch, der Wind weht, wo er will. I jeszcze Pan Jezus dodaje, wiatr wieje tam, gdzie chce. Ich habe mich manchmal gewundert, czasami dziwiłem się, warum der Herr vom Wind spricht in Verbindung mit der Neugeburt. Dlaczego Pan Jezus mówił o wietrze w związku z tą sprawą nowonarodzenia? Viele Jahre. Wiele lat. Aber vor Jahren, als eines unserer Mädchen in der zweiten Schulklasse war. Ale po wielu latach, gdy jedna z naszych córek była w drugiej klasie szkolnej, kam sie nach Hause und stellte mir ein Rätsel. Przyszła do domu i podała mi zagadkę. A bevor ich das Rätsel jetzt euch vorstelle, ale zanim wam teraz przedstawię tą zagadkę, will ich euch sagen, dass ich an 7 Geburten von Kindern dabei gewesen bin. To chciałbym wam powiedzieć, że byłem obecny przy narodzinach 7 moich dzieci. Obwohl ich viel auf der Reise war, pomimo tego, że byłem wielokrotnie na wielu podróżach, we wielu podróżach, wenn ein Kind bei uns geboren wurde, war ich überraschend immer da. Gdy dziecko miało się w naszej rodzinie rodzić, to dziw bierze, ale nagle byłem w domu. Und ich kann euch sagen, man erlebt 2 Dinge. I mogę wam powiedzieć, że wtedy przeżywa się 2 rzeczy. Die Mütter wissen das natürlich besser. Naturalnie matki wiedzą o tym lepiej. Aber ich konnte es beobachten. Ale ja mogłem to obserwować. Erstens sieht man den Geburtsvorgang. Po pierwsze widzi się cały proces narodzin. Und zweitens hört man den Schrei des neuen Lebens. A po drugie słyszy się krzyk nowego życia. Das ist die natürliche Geburt. To jest właśnie ten naturalne narodzenie. Aber jetzt kommen wir zur neuen Geburt. Ale teraz przejdźmy do tego nowego narodzenia. Und jetzt komme ich zum Rätsel zurück, das unsere Elisabeth mir gestellt hat. I teraz przechodzę do tej zagadki, którą postawiła nam nasza Elżbieta. Sie sagte, was gibt es in der Natur, das hört man nicht, man sieht es nur. I ona powiedziała, co to jest w naturze, które, rzecz, której się nie słyszy, a tylko się widzi. Ich habe hin und her geraten, war immer alles falsch. Ja różne rzeczy podawałem, ale ciągle było to niewłaściwa odpowiedź. Dann sagte sie, das ist der Nebel. I wtedy ona powiedziała, to jest mgła. Und dann sagte sie, ich will doch ein Rätsel stellen. I sie sagte mir. I wtedy ona powiedziała, jeszcze jedno zagadkę chcę postawić. Was gibt es in der Natur, das man hört und nicht sieht? Co jest to w naturze, co można usłyszeć, ale tego nie widać? Da war ich aber schnell. Ale w tym wypadku szybko odpowiedziałem. Da sagte ich den Wind. Ja powiedziałem wiatr. Und genau das ist bei der Neugeburt der Fall. I dokładnie taki jest przypadek w sprawie tego nowego narodzenia. Den Geburtsvorgang kann niemand sehen. Ten proces tego narodzenia wewnątrz nie może nikt zobaczyć. A man hört den Schrei des neuen Lebens. Ale słyszy się krzyk nowego życia. Als ich das vor Jahren einmal vorstellte in einer Versammlung,
Gdy przed wieloma laty to przedstawiałem w jednym ze zgromadzeń, da kam eine Schwester zu mir und sagte, ich bin Hebamme. To jedna ze sióstr przyszła do mnie i powiedziała, ja jestem położną. Und ich will Ihnen sagen, der Schrei, der erste Schrei eines Kindes ist gar kein Freudenschrei. I chcę powiedzieć ci, bracie, że krzyk nowonarodzonego dziecka to nie jest krzyk radości. Es ist ein Schrei der Angst. Jest to krzyk strachu. Ich glaube nicht alles, was mir erzählt wird. Ja nie we wszystko wierzę, co mi jest opowiadane. Aber das habe ich geglaubt. Ale w to uwierzyłem. Als ich überlegte, was ich bei unseren sieben Kindern gehört habe. Gdy zastanowiłem się, co widziałem i słyszałem w przypadku narodzin naszych siedmioro dzieci. Und diese Hebamme sagte mir, dieses Kind kommt aus der Finsternis zum Licht. I wtedy ta położna powiedziała mi, że to dzieciątko wychodzi z ciemności na światłość. Und findet sich noch nicht zurecht. I nie może się znaleźć w tej nowej sytuacji. Dann beginnt es zu schreien. I zaczyna płakać. Und es ist ein Beweis, dass Leben da ist. I to jest właśnie dowód na to, że jest w nim życie. Manche jungen Geschwister sind zu mir gekommen. Niejedni młodzi wierzący do mnie przychodzili. Und sagten, ich habe mich bekehrt. I mówili do mnie, ja się nawróciłem. Und jetzt habe ich Probleme, die ich vorher gar nicht hatte. I teraz mam nagle problemy, których wcześniej nie miałem. Ich glaube, ich habe mich nicht recht bekehrt. Ja myślę, że niewłaściwie się nawróciłem. Ich habe oft gesagt, a ja często odpowiadałem, dass du diese Probleme hast, że to, że masz te problemy, ist der Beweis, dass du Leben hast. To jest właśnie dowód na to, że masz w sobie życie. Das ist die Neugeburt. To jest właśnie to nowonarodzenie. Niemand kann den Geburtsvorgang sehen. Gdyż nikt nie może widzieć tego przebiegu, tego narodzenia wewnątrz. Aber der Schrei des neuen Lebens wird gehört. Ale ten okrzyk nowego życia, ten jest słyszany. Und jetzt möchte ich noch die Frage stellen, was kommt zuerst. I teraz chciałbym postawić pytanie, co następuje pierwsze? Kommt zuerst die Bekehrung und dann die Neugeburt? Czy najpierw następuje nawrócenie, a potem nowonarodzenie? Es gibt Brüder, die die Bibel gut kennen. Są tacy bracia, którzy dobrze znają Biblię. Die sagen, zuerst muss man sich bekehren. I mówią, najpierw trzeba się nawrócić. Und dann wird man von neuem geboren. A wtedy człowiek rodzi się na nowo. Dann kenne ich Brüder, die die Bibel ebenso gut kennen. I znam też braci, którzy dokładnie tak samo dobrze Biblię znają. Die sagen, zuerst muss man von neuem geboren werden, nur dann kann man sich bekehren. Którzy mówią, że najpierw trzeba się na nowo narodzić, a potem można się nawrócić. Wer hat jetzt recht? Który z nich ma teraz rację? Beide haben recht. Obydwoje mają rację. Das geschieht gleichzeitig. Gdyż to dzieje się równocześnie. Das übersteigt jetzt unseren Verstand. Gdyż to przekracza teraz naszą umiejętność pojmowania. Aber das macht nichts. Ale to nie szkodzi. In göttlichen Dingen darf ruhig etwas unseren Verstand übersteigen. Gdyż w Bożych rzeczach różne rzeczy spokojnie mogą przekraczać nasze możliwości pojmowania. Im Bruchteil der Sekunde, wo du dich bekehrt hast, bo w tym ułamku sekundy, w którym ty się nawróciłeś, bist du von neuem geboren worden. Stajesz się na nowo narodzonym. Kann es auch umdrehen. Mogę też i to odwrócić. Im Bruchteil der Sekunde, wo du von neuem geboren worden bist, w tym ułamku sekundy, w którym ty rodzisz się na nowo, hast du dich bekehrt. Nawróciłeś się. Und jetzt. Und das wünsche ich euch allen, dass das wahr ist von euch. I teraz właśnie chciałbym wam wszystkim tego życzyć, jak tu w tej sali jesteście, aby to było właśnie prawdą w stosunku do waszej osoby. Jetzt hast du das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Gdyż teraz masz prawo stać się dzieckiem Bożym. In der Mitte von Vers 12 kannst du das lesen. Właśnie pośrodku tego 12 wiersza możesz o tym przeczytać. So jemand hat das Recht oder die Macht, ein Kind Gottes zu sein. Ktoś taki ma to prawo albo tą moc, aby stać się dzieckiem Bożym. Geborgen in der Hand Gottes für Zeit und Ewigkeit. I będąc skryty w ręku Bożym na czas teraźniejszy, jak również i na wieczność. Das ist, was der Sohn für den Menschen ist. To jest właśnie to, kim jest Syn dla ludzi. In Vers 14 bis Vers 18 sehen wir, was der Sohn für den Gläubigen ist. A w tych wierszach od 14 do 18 oglądamy Syna, kim on jest dla wierzących. Ein Mensch, der sich bekehrt, bekommt einen neuen Lebensinhalt.
Człowiek, który się nawraca, on otrzymuje nową treść do swojego życia. Weißt, was du für einen Lebensinhalt hattest vor deiner Bekehrung? Ja wiem, jaką miałeś treść twojego życia przed twoim nawróceniem. Da ging es in allem um dich selbst und um deinen Egoismus. We wszystkim chodziło właśnie o ciebie samego i o twój egoizm. Du hast das natürlich verdeckt. Naturalnie wszystko skrywałeś. Aber das war das ganze Verlangen deines Lebens, deine eigene Person. Ale całym dążeniem i pragnieniem twojego życia to była właśnie twoja własna osoba. Wenn ein Mensch sich bekehrt, jeżeli jakiś człowiek się nawraca, dann wechselt der Lebensinhalt. Wtedy zmienia się treść jego życia. Dann ist der Lebensinhalt der Herr Jesus selbst. Wtedy treścią jego życia staje się osobiście Pan Jezus. Er ist dein Heiland. On staje się twoim Zbawicielem. Und er ist die Freude deines Herzens. I on jest radością twojego serca. Kennt ihr den Ausspruch von Paulus in Philipper 1? Czy znacie tą wypowiedź Pawła z listu do Filipian pierwszego rozdziału? Mein Leben aber ist Christus. Życiem moim jest Chrystus. Er sagt er nicht, mein Leben aber ist der Heiland. On nie mówi tutaj, życiem moim jest Zbawiciel. Ich sprach letzte Woche mit einer Frau, die zum Glauben an den Herrn Jesus kam. W zeszłym tygodniu rozmawiałem z pewną niewiastą, która uwierzyła w Pana Jezusa. Und sie glaubte, sie sei jetzt am Ziel. I ona teraz już myślała, że już doszła do celu swojego życia. Ich sagte ihr, du bist am Anfang. I wtedy ja jej powiedziałem, nie, ty jesteś na początku. Jetzt fängt das Leben wirklich an. Teraz dopiero życie się rozpoczyna. Ein lebenswertes Leben. Gdyż rozpoczyna się życie warte życia. Die Frage, ob es ein Leben nach dem Tode gibt, a to pytanie, czy jest życie po śmierci, hat die Menschheit immer beschäftigt. Zawsze zajmowało ludzkość. Aber in den 68er Jahren, wisst ihr, was das ist? In der Schweiz? Ale w tych latach 68, wiecie, co to było w Szwajcarii? Als die Jugend rebellierte, auch in unserem Land. Wtedy, gdy młodzież wywołała rewolucję w naszym kraju, da gab es inmitten von Zürich ein Haus, wo diese Jugendlichen wohnten. Tam pośrodku Zürichu był dom, w którym ta młodzież mieszkała. Und sie haben an dieses Haus große Sätze geschrieben. I na ścianie tego domu wypisali wielkimi literami zdania. Einmal las ich keine Autorität für niemand. I raz przeczytałem brak autorytetów dla nikogo. Sie wussten nicht, was sie sagten. Oni nie wiedzieli, co oni mówili. Aber einmal fand ich einen anderen Ausspruch. Ale innym razem przeczytałem inny napis. Da fragten sie nicht, gibt es ein Leben nach dem Tode? W tym napisie nie pytali, czy jest życie po śmierci. Sie schrieben, gibt es ein Leben vor dem Tode? I pytali się, czy jest życie przed śmiercią? Gibt es ein lebenswertes Leben? Czy jest życie warte życia? Und ich möchte das beantworten. A ja chciałbym dać odpowiedź na to. Es ist ein Leben, wo der Herr Jesus den Zentralpunkt in deinem Herzen hat. Jest to życie, w którym Pan Jezus zajmie centralne miejsce w twoim życiu. Und das ist in Vers 14 bis 18 das Thema. I taki temat właśnie jest poruszony w tych wierszach od 14 do 18. Das Wort wurde Fleisch. To słowo stało się ciałem. Vor 2000 Jahren wurde der Sohn Gottes Mensch. Przed 2000 lat Syn Boży stał się człowiekiem. Und er zeltete unter uns. I jest napisane, że on przebywał wśród nas. Und dieser Johannes. I ten Jan. Er hat seine Herrlichkeit angeschaut. On oglądał jego chwałę. Und er sah eine Herrlichkeit als eines eingeborenen vom Vater. I widział jego chwałę jako tego, który jest jednorodzonym od Ojca. Er erkannte, dass in dieser Person, im Herrn Jesus, on dass er der Sohn der Liebe des Vaters ist. On poznał to, że ta osoba to jest przedmiot miłości ojcowskiej. Und er sagt, voller Gnade
und Wahrheit. I do tego jeszcze dodaje pełne łaski i prawdy. Er ist die Person, die in der Gegenwart der Gnade die Sünde aufdeckt. To jest ta osoba, która w obecności łaski objawia grzech. Das ist die Bedeutung voller Gnade und Wahrheit. Takie jest znaczenie tego określenia pełne łaski i prawdy. Es ist schmerzlich, wenn Sünde aufgedeckt wird in unserem Leben. Jest to bolesne, jeżeli grzech musi być objawiony w naszym życiu, odkryty das, musi być. Das haben wir erfahren bei unserer Bekehrung. Tego doświadczaliśmy w naszym nawróceniu się. Aber das erfahren wir auch im Leben als Gläubige, wenn wir nicht wachsam sind. Ale tego doświadczamy też i w życiu jako wierzący, jeżeli nie jesteśmy czujni. Dann deckt der Herr die Sünde auf durch das Wort. Wtedy Pan Jezus odkrywa ten grzech przez swoje słowo. Aber nicht in Gegenwart des Gerichts. Ale to nie dzieje się w obecności sądu. Sondern in der Gegenwart der Gnade. Ale w obecności łaski. Voller Gnade und Wahrheit. Pełne łaski i prawdy. Und Johannes, der größte der Prophet, a Jan, ten największy z proroków, sagt, er hat Vorrang vor mir. On mówi o nim, że on ma pierwszeństwo przede mną. Er erkannte, dass er größer war. Jan to poznał, że ten przychodzący jest większy niż on. Denn er war vor mir. Gdyż on był przede mną. Er anerkannte seine ewige Existenz. On uznaje jego wieczną egzystencję. Und das ist auch die Freude unserer Herzen. I to również jest radością naszego serca. Dass dieser Heiland, den wir lieben, że ten Zbawiciel, którego miłujemy, dass er der ewige Sohn des Vaters ist. Że on jest tym wiecznym synem Ojca. Und darüber nachzusinnen, i o tym właśnie teraz rozmyślać, ist geistliche Freude. To jest tą radością duchową dla nas. Wahren Lebensinhalt. I to jest prawdziwą treścią naszego życia. Denn aus seiner Fülle haben wir empfangen. Gdyż z jego pełności wszyscy odebraliśmy. Und zwar Gnade um Gnade. I to łaskę za łaską. Möchte das verbinden mit Epheser 1. Chciałbym to teraz połączyć z pierwszym rozdziałem Efezjan, pierwszy wiersz. Da werden uns zwei Stufen des Glaubenden vorgestellt. Tam w tym rozdziale przedstawione nam są dwa stopnie wierzącego. Aus dem Sünder wird ein Erlöster. Z grzesznika staje się człowiek odkupionym. Das nennt dort die Schrift der Reichtum der Gnade Gottes. I wtedy Pismo nazywa to bogactwem łaski Bożej. Und die zweite Stufe aus dem Erlösten wird ein Kind Gottes. I drugi stopień z tego odkupionego staje się dziecko Boże. Das ist die Herrlichkeit der Gnade. To jest właśnie chwała tej łaski Bożej. Wir haben empfangen Gnade um Gnade. A my otrzymaliśmy i to łaskę za łaską. Sich mit diesen Tatsachen zu beschäftigen. I zajmować się tymi faktami. Das ist wahres Leben. To jest właśnie prawdziwe życie. Das Gesetz wurde durch Moses gegeben. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza. Das Gesetz war die göttliche Forderung an den Menschen. Zakon to są te Boże żądania w stosunku do człowieka. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Ale łaska i prawda stały się przez Jezusa Chrystusa. Das Gesetz bedeutet göttliche Forderung an den Menschen. Zakon oznaczał boskie żądania w stosunku do człowieka. Die Gnade bedeutet göttliches Schenken an den Menschen. A łaska oznacza to, co Bóg daruje człowiekowi. Möchte eure Gedanken beschäftigen mit Römer Kapitel 8. I chciałbym teraz, aby wasze myśli skierowały się na Rzymian 8 rozdział. Da steht in Vers 32. Tam jest napisane w 32 wierszu. Was sollen wir nun hierzu sagen? Cóż na to powiemy? Wenn Gott für uns ist, jeśli Bóg jest za nami, wer wider uns? To któż jest przeciwko nam? Er, der doch seines eigenen Sohnes nicht verschont, ten, który nawet nie oszczędził swojego własnego syna, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, ale za nas wszystkich go wydał, wie sollt er uns mit ihm nicht auch alles schenken?
jakżebym miał razem z nim nie podarować nam wszystkiego. Ich freue mich an diesem Wort schenken. Ja bardzo się cieszę z tego słowa podarować. Es steht nicht einfach geben. Tam nie jest napisane dać, po prostu dać. Es ein Schenken ist etwas geben aus der tiefen Freude des Herzens hervor. Ale podarować to jest dać z głęboką radością w sercu. Und die Gnade und die Wahrheit ist Geschenk Gottes an uns. I ta łaska i prawda to jest Boży podarunek dla nas. Sie ist nicht durch Jesus Christus vermittelt. Ona nie została przez Jezusa Chrystusa przekazana. Nein, sie ist in seiner Person geworden. Nie, ona się stała przez Jego osobę. Niemand hat Gott jemals gesehen. Nikt nigdy Boga nie widział. Das ist das große Verlangen des Menschen. Takie jest wielkie pragnienie ludzi. Gott zu erkennen. Aby poznać Boga. Und die ganze menschliche Philosophie bewegt sich auf diesem Boden. I cała ludzka filozofia właśnie na tej płaszczyźnie się obraca. Das hat angefangen, als sie diesen Turm gebaut haben in Babel. A rozpoczęło się od tego, że zaczęli budować tą wieżę w Babel. Da wollten sie hinaufsteigen zu Gott. I oni chcieli po niej wejść do Boga. Aber Gott sagt, auf diesem Weg kann man Gott nicht erkennen. Ale Bóg powiedział, że na tej drodze nie można poznać Boga. Man kann nur so viel von ihm wissen. Można tylko na tyle wiedzieć o nim, wie er offenbart hat von sich selbst. Na ile on samego siebie nam objawił. Und er hat sich offenbart. A on objawił się. Und zwar in seinem eingeborenen Sohn. A mianowicie w swoim jednorodzonym synu. Der in des Vaters Schoß ist. Który jest w tym łonie ojcowskim. Der den Vater kannte. Ten, który znał ojca. Der die Liebe genießt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ten, który mógł korzystać z tej miłości i cieszyć się nią od wieczności. Der ist gekommen und hat ihn kundgemacht. On przyszedł i nam objawił ją. Im Deutschen gibt es zwei Ausdrücke. Ich hoffe, dass es das im Polnisch auch gibt. W niemieckim są dwa wyrażenia. Mam nadzieję, że również w polskim. Wenn Gott sich offenbart durch seinen Sohn in der Schöpfung. Jeżeli Bóg objawia się w swoim Synu w stworzeniu. Dann wird die Göttlichkeit gesehen. Wtedy jest to bóstwo widziane. Das könnt ihr in Römer 1 finden. Możecie to przeczytać w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale. Wenn Gott sich offenbart in seinem Sohn in der Menschwerdung des Sohnes. Jeżeli Bóg objawia się w tym, że Jego Syn stał się człowiekiem, dann offenbart sich die Gottheit. Wtedy objawia się bóstwo. Das könnt ihr finden im Kolosserbrief. Boskość. O tym możecie przeczytać w liście do Kolosan. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaft. Gdyż w nim zamieszkała cała pełnia boskości. Die Fülle der Gottheit. Pełnia boskości. Wer könnte sie erklären? Któż to jest w stanie wyjaśnić? Wer könnte die Tiefen Gottes ergründen? Któż jest w stanie zgłębić te głębiny Boże? Aber wir dürfen ein ganzes Leben uns als Erlöste mit dem Herrn Jesus beschäftigen. Ale my jako odkupieni możemy całe życie zajmować się Panem Jezusem. Und immer wieder neu sehen wir etwas von der Fülle Gottes. I ciągle na nowo coś oglądamy z tej wielkości Bożej. Und wenn unser Leben zu Ende geht hier auf Erden. A gdy zakończy się nasze życie tutaj na ziemi, dann werden wir heimgerufen in die Herrlichkeit. Wtedy będziemy wezwani do chwały. Und wir sind dann bei Christus. I będziemy przy Chrystusie. Und nichts hindert uns mehr an unserer Gemeinschaft mit ihm. I nic już nam nie będzie przeszkadzało w naszej społeczności z nim. Und wenn er dann kommt zur Entrückung. A gdy on przyjdzie, aby nas z powrotem pochwycić. Wenn wir heimgegangen sind, werden wir auferstehen. Jeżeli wcześniej odejdziemy z tej ziemi, to będziemy zmartwychwstać. A wir hoffen alle, dass wir noch leben bei diesem Moment. Ale my wszyscy mamy nadzieję, że będziemy w tym momencie przy życiu. Dann werden wir verwandelt. Wtedy będziemy przemienieni. Wir werden eingehen in das, die Heimat des ewigen Lebens. I wtedy wejdziemy do ojczyzny życia wiecznego. In das Haus des Vaters.
do tego domu ojcowskiego. Und dort werden wir ihn sehen, wie er ist. A tam będziemy go widzieli takim, jakim on jest. Wir werden diesen ewigen Strom der Liebe sehen, der aus dem Herzen des Vaters zum Sohne fließt. Będziemy oglądali ten wieczny strumień miłości Bożej, która wypływa z serca ojcowskiego. Und das wird unsere Herzen völlig stillen. I to w pełni zaspokoi nasze serca. Dann werden wir uns wirklich ganz vergessen. Wtedy rzeczywiście całkowicie zapomnimy samych siebie. Und nur noch ihn, unseren Herrn, vor uns haben. I tylko Jego, naszego Pana, będziemy mieli przed sobą. Das ist unsere lebendige Hoffnung. To jest właśnie nasza żywa nadzieja. Wir wollen im Johannesevangelium lesen, Kapitel 1. Przeczytamy z Ewangelii Jana, rozdział... Vers 29 bis 42. Od wiersza 29 do wiersza 42. Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do Niego i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem: za mną idzie mąż, który był przede mną, bo pierwej był niż ja. I ja go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem, chrzcząc wodą, aby był objawiony Izraelowi. Jan świadczył też, mówiąc: widziałem ducha stępującego z nieba jakby gołębica i spoczął na nim. Ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie: ujrzysz tego, na którego duch stępuje i na nim spocznie. Ten chrzci Duchem Świętym. A ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. Nazajutrz znowu stał Jan z dwoma uczniami swoimi i ujrzawszy Jezusa przechodzącego, rzekł: oto Baranek Boży. A owi dwaj uczniowie, usłyszawszy Jego słowa, poszli za Jezusem. A gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, że idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? A oni odpowiedzieli Mu: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Rzekł im: pójdźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i pozostali u niego w tym dniu, a było to około 10:00. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy to słyszeli od Jana i poszli za nim. Ten spotkał najpierw Szymona, brata swego, i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. Jezus, spojrzawszy na niego, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazwany Kefas, to znaczy Piotr. Wir haben im Lied gesungen, dass manches Schwere uns Glaubende treffen kann. Śpiewaliśmy w naszej pieśni, że nas, wierzących, mogą spotykać niejedne trudne okoliczności. Dunkle Schatten auf unseren Weg fallen. Ciemne cienie czasami na naszej drodze spotykamy. Und es gibt Dinge, die der Herr uns schickt und die nimmt er uns nicht mehr weg. I są nawet rzeczy, które Pan nam daje i których nie cofa później z powrotem. Und wir sind in Gefahr, uns nur noch mit den unseren schweren Dingen zu beschäftigen. I zachodzi takie niebezpieczeństwo, że popadniemy w stan, w którym będziemy się zajmować tylko i wyłącznie naszymi trudnościami. Dann ist es das Bemühen Gottes, unsere Blicke von uns wegzuwenden. Wtedy Bóg
podejmuje starania, aby nasze oczy zostały odwrócone od nas samych. Und unsere Augen zu richten auf den Herrn. I by skierować nasz wzrok wiary ponownie na Pana Jezusa. Das ist das Einzige, was uns wirklich hilft. To jest w rzeczywistości jedyna rzecz, która jest dla nas prawdziwym źródłem pomocy. Auch in schweren Tagen. Także i w trudnych dniach. Und ich kenne das aus Erfahrung. Ja znam to ze własnego doświadczenia. Das Wegwenden von sich selbst und das Hinblicken auf den Herrn. Znam mianowicie to odwrócenie wzroku od siebie samego i zwrócenie go na Pana. Und das wollen wir tun in dieser Stunde. Tę właśnie rzecz pragniemy uczynić i w tej godzinie. Und wir wollen diesem Ruf von Johannes dem Täufer folgen. I pragniemy iść za tym zawołaniem Jana Chrzciciela. Jezus kommt auf ihn zu. Jezus przychodzi do niego. Das ist eine Gnade. Jakżeż wielka to jest łaska. Ich hoffe, dass er auch auf dich zukommt in dieser Stunde. Mam nadzieję, że i wyjdzie do ciebie naprzeciw w tej godzinie. Und Johannes der Täufer sagt: Siehe. Jan Chrzciciel mówi: Oto. Blicke jetzt auf ihn. Patrz teraz na niego. Und er sagt: Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. I mówi dalej: Oto baranek Boży, który usuwa grzech świata. Er sagt: Siehe auf dieses wunderbare Erlösungswerk. Mówi innymi słowy: Patrz na to cudowne dzieło zbawienia. Wenn wir das Alte Testament betrachten, gdy rozważamy Stary Testament, dann sehen wir viele verschiedene Opfertiere. To widzimy w nim wiele różnych zwierząt ofiarniczych. Es wurden Stiere geopfert. Były ofiarowane woły, Schafe, owce, Ziegen, kozy, Tauben, gołębie. Und alle diese Opfertiere weisen hin auf das ein für allemal geschehene Opfer Christi. I wszystkie te oto ofiary zwierzęce wskazują na tę jedną doskonałą ofiarę Chrystusa. Aber im Neuen Testament, ale w Nowym Testamencie, wird vom Herrn Jesus nur noch als von dem Lamm gesprochen. Ale w Nowym Testamencie jest mowa o Panu Jezusie już tylko jako baranku Bożym. Es sind drei Schreiber des Neuen Testamentes, die so von ihm sprechen. Jest trzech pisarzy Nowego Testamentu, którzy w ten sam sposób o nim piszą. Es ist Johannes, der es zweimal tut in seinem Evangelium. To jest Jan, który dwukrotnie czyni to w swojej Ewangelii. Und viele Male in der Offenbarung. Oraz wielokrotnie używa tego wyrażenia w objawieniu. Wir kennen besonders Offenbarung 5. Szczególnie znamy dobrze tutaj objawienie Jana 5 rozdział. Da sieht er inmitten des Thrones ein Lamm stehen wie geschlachtet. Gdzie w bezpośredniej bliskości tronu widzi on w swojej wizji baranka, jakby zabitego. Aber dann spricht auch Petrus so vom Herrn Jesus. Ale Piotr również mówi w ten sposób o Panu Jezusie. Wir haben heute Morgen diese Stelle gelesen. Dzisiaj rano czytaliśmy to miejsce. Das, wir sind erlöst durch das kostbare Blut eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Że zostaliśmy wykupieni przez kosztowną krew baranka bez skazy i zmazy. Aber es gibt ein dritter Schreiber, ale jest jeszcze trzeci pisarz, der so vom Herrn Jesus spricht, który również w ten sam sposób wypowiada się o Panu Jezusie. Manche vergessen das. Niektórzy o tym zapominają. Es ist der Apostel Paulus. To jest apostoł Paweł. Er sagt in 1. Korinther
5. On mówi w 1 Koryntów 5. Unser Pascha Christus ist geschlachtet. Że na naszą Paschę został ofiarowany Chrystus. Pascha Opfer war ein Lamm. Ofiarą paschalną był również baranek. Wenn wir an den Herrn Jesus als das Lamm denken, gdy myślimy o Panu Jezusie jako baranku, dann kommen uns zwei Kapitel des Alten Testamentes in den Sinn. To dwa rozdziały przywodzi nam to ze Starego Testamentu na myśl. Erstens, zweite Mose 12. Po pierwsze, 12 rozdział drugiej Mojżeszowej. Da wird uns das Passalam vorgestellt. Tam jest przedstawiony nam właśnie baranek paschalny. Und der große Gedanke ist Reinheit. I wielka myśl zaakcentowana tam to czystość. Ein Lamm ohne Fehl. Baranek bez jakiejkolwiek skazy. Das zweite, was uns in den Sinn kommt, ist Jesaja 53. Drugie miejsce, które nam przywodzi rozważanie tego baranka na myśl, to Izajasza 53 rozdział. Da sehen wir auch das Lamm. Tam widzimy również baranka. Und da ist der große Gedanke Ergebenheit erdulden. I tam wielką myślą jest oddanie i wycierpienie tego, co na niego przychodzi. Wie vollkommen sehen wir das beim Herrn Jesus? Jakżeż doskonale widzimy to na osobie Pana Jezusa. Reinheit und Ergebenheit. Z jednej strony czystość, a z drugiej strony oddanie się. Siehe das Lamm Gottes. Oto baranek Boży. Das die Sünde der Welt wegnimmt. Który usuwa grzech świata. Das hat er getan durch sein Opfertod am Kreuz. On uczynił to na w swojej ofierze na krzyżu. Johannes zeigt uns in seinem Evangelium das Brandopfer. Jan przedstawia w swojej Ewangelii ofiarę całopalną. Und wenn er hier von der Sünde spricht, i gdy tutaj mówi o grzechu, dann meint er die Erbsünde, to ma na myśli grzech dziedziczny. Die Sünde als böses Prinzip, grzech jako złą zasadę natury, das durch den Sündenfall in die Welt gekommen ist und in uns Menschen, która wkroczyła w serca ludzkie od czasu upadku w grzech. Und der Sündenfall ist eine riesige Katastrophe. Upadek w grzech jest niewyobrażalną katastrofą. Und durch diesen Sündenfall ist der Fluch über die Menschen und die Welt gekommen. I przez ten oto upadek w grzech na całą ludzkość i ten świat przyszło potężne przekleństwo. Und die Menschheit leidet unter diesem Fluch. Ludzkość cierpi pod ciężarem tego właśnie przekleństwa. Aber was schlimmer ist, ale co gorsze, Gott wird schrecklich verunehrt durch die Sünde, die in der Welt und im Menschen ist. Bóg jest w sposób niewyobrażalny znieważany przez grzech mieszkający w ludziach i obecny w świecie. Und Gott der Heilige fordert Sühnung in Bezug auf die Sünde. I Bóg, który jest święty, domaga się pojednania, jeżeli chodzi o sprawę grzechu. Der Herr Jesus hat als das vollkommene Brandopfer, Pan Jezus jako doskonała ofiara całopalna, Gott in Bezug auf die Sünde vollkommen verherrlicht. Całkowicie i w doskonałości uwielbił Boga, uczcił Go tak, jak należało w tej ofierze w odniesieniu do grzechu. Und auf der Grundlage dieses Opfers, i na podstawie tej oto ofiary wird diese Erbsünde aus dem Weltall hinausgenommen werden. Zostanie ten dziedziczny grzech obecny przez cały czas usunięty z wszechświata, można powiedzieć wprost. Wir denken
viel zu gering vom Erlösungswerk unseres Herrn. Nasze myślenie o dziele zbawienia Pana Jezusa jest naprawdę o wiele, wiele za wąskie. Und von den gewaltigen Auswirkungen dieses Werkes. Również to tyczy się potężnych konsekwencji tego oto dzieła. Im tausendjährigen Reich wird das schon weitgehend verwirklicht sein. W tysiącletnim królestwie prawda ta o wielkości tego dzieła będzie w dalekosiężny sposób widziana. Da wird fast weitgehend der Fluch von der Erde weggenommen sein. W dalekosiężny sposób to przekleństwo zostanie w pewnym sensie usunięte, chociaż jeszcze nie do końca. Ich liebe diese Abschnitte im Propheten Jesaja. Bardzo są mi miłe te fragmenty w Księdze Proroka Izajasza. Der Wolf wird beim Lamm weiden. Gdzie wilk będzie z jagnięciem razem się pasł. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Że lew będzie sieczką się karmił jak wół. Der Säugling wird spielen am Loche der Natter. A niemowlę będzie bawiło się przy gnieździe żmii. Die Erde wird voll sein der Herrlichkeit des Herrn. Ziemia będzie pełna chwały Pana. Wie die Wasser den Meeresgrund bedeckt. Tak dokładnie jak wody pokrywają cały obszar, który jest pod nimi ziemi. Dieser Segen des Reiches wird auf der Grundlage des Werkes des Herrn Jesus sein. To błogosławieństwo tego oto tysiącletniego królestwa będzie spoczywało tylko i wyłącznie na podstawie ofiary Pana Jezusa. Aber ganz erfüllt wird dieses Wort erst im ewigen Zustand. Ale w sposób całkowity, do ostatniego punktu, to słowo zostanie wypełnione dopiero w wiecznym stanie. Johannes spricht jetzt, der Täufer spricht jetzt vom Herrn Jesus. Jan Chrzciciel mówi tak oto o Panu Jezusie. Und er sagt zwei Dinge. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so übersetzt ist in Vers 30. I mówi dwie rzeczy. Er hat den Vorrang vor mir hat. Er hat den Vorrang vor mir. Mhm. Und er ist vor mir. Nee. Tutaj musimy to uściślić, co jest w 30 wierszu, mianowicie, że on ma pierwszeństwo przede mną oraz, że był pierwej niż ja. Te dwie rzeczy są w tym wierszu, powinny być widoczne. Das erste ist Rangfolge. Pierwsza sprawa to jakby priorytet. Und das zweite ist Zeitfolge. A druga rzecz to następstwo czasowe, czyli ważność i następnoczasowe, hierarchia można powiedzieć. Er sagt, dieser, der auf mich zugekommen ist, a więc innymi słowy on mówi, ten, który idzie do mnie, hat einen höheren Rang als ich. Ma o wiele wyższą rangę niż ja. Und er sagt an einer Stelle, dass er nicht würdig ist, gebückt die Rieme seiner Sandale zu lösen. I w innym miejscu on mówi, że nie jest nawet godzien, aby skłoniwszy się rozwiązać rzemyka sandałów jego. Welche Ehrfurcht vor dem Herrn. Jakżeż wielka bojaźń wypełniała jego serce przed Panem. Und dann sagt er, er ist der Jehova des Alten Testamentes. I mówi dalej, że ten oto jest tym Jahwe Starego Testamentu. Obwohl Johannes der Täufer einige Monate vor dem Herrn Jesus geboren ist. Chociaż w rzeczywistości Jan urodził się kilka miesięcy wcześniej niż Pan Jezus. Sagt er war vorher, vor mir. Mówi wyraźnie on, Pan, był przede mną. Er anerkennt ihn als der Herr des Alten Testamentes. On uznaje go tymi słowy jako Pana Starego Testamentu. Er sagt, ich kannte ihn nicht. Mówi, wprawdzie, ja go nie znałem. Das ist interessant. To jest bardzo interesujące słowo. Die beiden Mütter haben sich gekannt. Przecież
matki obie, jednego i drugiego, znały się. Elisabeth und Maria. Elżbieta i Maria. Aber sie sind nicht am selben Ort aufgewachsen. Ale nie wzrastały w jednym mieście, w jednej miejscowości. Aber der ihn gesandt hat und beauftragt Gott. Ale Bóg, który posłał Jana i dał mu swoje zlecenie, swoją misję, hat ihm eine Anweisung gegeben. Dał mu również od siebie wskazówkę. Wenn du siehst den Geist Gottes wie eine Taube auf ihn kommen, gdy zobaczysz Ducha Bożego jak gołębica spoczywającego na nim, dann ist es der, vor dem du hergesandt worden bist. To jest ten, przed którym ty zostałeś jako posłaniec wysłany. Und er sagt in diesen Versen, dieser ist der Gegenstand meines Dienstes. I mówi w tych wierszach Jan, ten oto jest przedmiotem mojej służby całej. Und das ist in gewisser Weise wahr von jedem Diener Gottes. W pewnym sensie jest to prawda dotycząca każdego sługi Bożego. Darum bin ich auch nach Polen gekommen. Z tego powodu przyjechałem również i ja do Polski, vom Herrn Jesus zu reden. Aby mówić o Panu Jezusie. Und Johannes der Täufer sagt deswegen, Jan Chrzciciel mówi z tego bin też ich powodu, gekommen mit Wasser taufen. Z tego powodu przyszedłem chrzcić wodą. Der Herr Jesus kommt zu denen, die sich von Johannes taufen lassen. Pan Jezus przychodzi do tych, którzy pozwalają się ochrzcić przez Jana. Das waren Menschen, die ein bußfertiges Herz hatten. To, co cechowało tych ludzi, szczególnie, to było ich skłonne do pokutowania serce. Ein bußfertiges Herz ist das Gegenteil von einem stolzen Herz. Serce skłonne do pokutowania jest przeciwieństwem serca dumnego i pysznego. Normalerweise haben Menschen stolze Herzen. W normalnym przypadku każdy człowiek ma dumne, niezłomne serce. Und immer wieder entdecken wir es in unserem eigenen Herzen. I wciąż na nowo tę złą cechę odkrywamy w naszych własnych sercach. Diese dumme Stolz. Ta głupia pycha czy duma. Und Gott widersteht dem Hochmütigen. Jest napisane, Bóg pysznemu się sprzeciwia. Dem Demütigen aber gibt er Gnade. Ale pokornemu daje łaskę. Es waren demütige Menschen, die zur Taufe des Johannes kamen. A więc ci, którzy przychodzili do chrztu Janowego, byli ludźmi pokornymi. Und bei diesen Demütigen reiht sich der Herr Jesus ein. I Pan Jezus wkracza między rzędy tych oto pokornych, pokutujących. Das tat er damals. Pan Jezus to wtedy uczynił. Das tut er auch heute. I dokładnie tak samo działa i dziś. Die Geschwister hier von Orzesze, wierzący tutaj z Orzesza, die ein demütiges Herz haben, którzy posiadają to pokorne serce, zu ihnen stellt sich der Herr Jesus. To przy nich Pan Jezus staje. Ich kann das natürlich nicht sehen. Naturalnie tego ja własnymi oczyma nie mogę zobaczyć. Wer ein demütiges Herz hat und wer ein stolzes Herz hat. Nie mogę tego rozróżnić między wami, kto posiada serce pokorne, a kto posiada pyszne serce. Aber der Herr kann das sehen. Ale Pan Jezus potrafi to doskonale widzieć. Er reiht sich ein bei denen, die demütige Herzen haben. I on staje pośród tych tylko, którzy mają pokorne serce. Johannes schreckt zurück, ihn zu taufen. Jan wystraszył się, bał się i wzbraniał ochrzcić Pana Jezusa. Und er sagt, ich habe an einer anderen Stelle, ich habe nötig von dir getauft zu werden. I wyraża to w innym miejscu słowa Bożego, to ja potrzebuję chrztu od ciebie. Und jetzt sagt der Herr Jesus nicht, ich habe nötig getauft. A Pan Jezus nie mówi wcale, to ja potrzebuję być ochrzczony.
Er hatte das nicht nötig. On naprawdę tego nie potrzebował. Aber er sagt, es geziemt sich alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Ale mówi coś innego. Godzi się wypełnić wszelką sprawiedliwość. Und dann wird er von Johannes im Jordan getauft. I wtedy Jan chrzci Pana Jezusa w Jordanie. Und wie er aus dem Wasser hervorkommt, geschehen zwei Dinge. I gdy Pan występuje z wód Jordanu, wtedy dzieją się dwie szczególne rzeczy. Und das eine wird uns hier berichtet. Jedna z tych rzeczy jest nam tutaj przedstawiona. Der Geist Gottes kommt wie eine Taube auf ihn. Mianowicie Duch Boży spoczywa na nim jak gołębica. Das ist die Auserwählung des Herrn Jesus durch Gott. To jest obraz wybrania Pana Jezusa przez Boga. Er hebt ihn dadurch hervor aus diesem bußfertigen Überrest. W ten sposób, w tym obrazie Bóg wywyższa Pana Jezusa z rzędów tych oto pokutujących. Und er macht dadurch klar, das ist den, den ich gesandt habe. I przez to daje jasno i wyraźnie do zrozumienia, ten to jest oto tym, którego ja posłałem. Der Herr Jesus ist vollkommener Mensch und gleichzeitig ewiger Gott. Pan Jezus jest doskonałym człowiekiem, a jednocześnie wiecznym Bogiem. Das können wir nicht trennen voneinander. Nie możemy tego nigdy oddzielić jednego od drugiego. Aber manchmal zeigt die Bibel die Seite des Menschen. Ale Biblia czasami pokazuje ludzką stronę Pana. Und manchmal zeigt die Bibel die Seite, dass er Gott ist. A czasami akcentuje Jego boskość. Wir haben hier zuerst die Seite des Menschen. Tutaj mamy najpierw stronę Jego jako człowieka. Auf diesen Menschen kommt der Heilige Geist. Na tego oto człowieka zstępuje Duch Święty. Und bleibt auf ihm. I pozostaje na nim. Und er kommt in Form einer Taube. I on przybywa w postaci, w formie gołębicy. Als in Apostelgeschichte 2 der Geist Gottes auf die Gläubigen kam. Gdy w Dziejach Apostolskich 2 Duch Święty przyszedł na wierzących. Da kam er in Form von Feuer. Tam on przyszedł w formie ognia. Weil die Sünde in uns ist. Z tego powodu, że grzech jest w nas obecny. Und es ist eine Funktion des Geistes Gottes in uns. I jedna z ważnych funkcji wypełnianych przez Ducha Świętego w nas polega na tym, gegen die Sünde in uns zu wirken. Żeby działać przeciwko temu grzechowi, który w nas mieszka. Das könnt ihr der Lehre nach finden in Galater 5. Jeżeli chodzi o naukę, to w sposób merytoryczny jest to zapisane w 5 rozdziale listu do Galacjan. Der Geist ist wieder das Fleisch. Że duch mianowicie działa przeciwko cielesności. Auf das ihr nicht tut, was ihr wollt. Abyście nie czynili tego, co jest waszą wolą, co wy chcecie. Aber auf den Herrn Jesus kommt er nicht in Form von Feuer. Ale na Pana Jezusa duch przychodzi nie w formie ognia. Weil Sünde nicht in ihm ist. Z tego powodu, że w nim nie ma grzechu. Dass er in Form einer Taube kam, to, że on przyszedł w postaci gołębicy, das zeigt uns die ganze Vollkommenheit dieses wunderbaren Menschen. Pokazuje nam to całkowitą doskonałość bez najmniejszych braków tego oto człowieka. Und jetzt zeugt der Apostel, dass dieser mit Heiligem Geist taufen wird. I dalej tutaj apostoł zaświadcza, że ten oto Pan Jezus będzie chrzcił Duchem Świętym. Jetzt zeigt er die Seite seiner Gottheit. Teraz
pokazuje bardziej stronę jego boskości. Mit Heiligem Geist taufen kann nur Gott. Chrzcić Duchem Świętym to może czynić tylko Bóg. Und das ist geschehen in Apostelgeschichte 2. Rzecz ta dokonała się w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. Das ist an sich ein sehr interessantes Kapitel. Z całą pewnością jest to bardzo interesujący rozdział. Wir sehen den Herrn Jesus im Himmel. Widzimy Pana Jezusa w niebie. Und wie er im Himmel auch wieder den Geist Gottes empfängt. Jak on tam w niebie znowu otrzymuje Ducha Świętego. Um ihn dann auszugießen auf die Erde und auf die Gläubigen. Po to, aby wylać go na ziemię i na przebywających na niej wierzących. Er ist der, der mit Heiligem Geist tauft. Jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Und Johannes der Täufer fügt hinzu. A Jan Chrzciciel dodaje do tego. Ich habe gesehen. Ja widziałem. Und ich habe bezeugt. I zaświadczyłem. Dass dieser der Sohn Gottes ist. Że ten oto jest Synem Bożym. Dieser reine Mensch, ten czysty człowiek, ist ewiger Gott. Jest wiecznym Bogiem. Das ist das Zeugnis von Johannes hier. To jest treść świadectwa złożonego przez Jana Chrzciciela tutaj. Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da. Następnego dnia Jan znowu w tym miejscu przebywał. Diese größte der Propheten des Alten Testamentes steht einfach da. Ten największy z proroków Starego Testamentu po prostu stoi w tym miejscu. Wir denken, wenn wir dem Herrn dienen, müssen wir aktiv sein. My mamy często takie wyobrażenie, że gdy służymy Panu, musimy być aktywni. Und das ist auch sehr oft so. Z rzeczy samej częstokroć to jest prawdą. Damit ich hierher kommen musste, musste ich aktiv werden und reisen. Po to, aby tu przybyć, musiałem wykazać się pewną aktywnością i odbyć podróż. Aber manchmal muss ein Diener einfach dastehen. Ale czasami sługa ma po prostu stać. Und Johannes stand am rechten Ort. A Jan stał na właściwym miejscu. Er stand nicht irgendwo. Nie było tak, że stał gdzieś tam, gdziekolwiek. Er stand da, wo er hinblicken konnte auf Jesus. On stał tam, gdzie mógł znowu patrzeć na Jezusa. A das ist ein guter Standpunkt. To jest dobry punkt obserwacyjny. Und wie er hinblickt auf Jesus, i gdy patrzył na Jezusa, sieht er ihn wandeln. Widzi, jak on kroczy. Muss euch sagen, dass ich gerne vor 2000 Jahren gelebt hätte. Muszę wam powiedzieć, że bardzo bym się cieszył, gdybym mógł żyć 2000 lat temu. Dann wäre ich nach Israel gegangen. Na pewno poszedłbym do Izraela. Jetzt habe ich keine Lust. Teraz nie mam chęci na to. Aber dann wäre ich gegangen. Ale wtedy bym poszedł. Ich hätte den auch gerne gesehen, diesen vollkommenen. Bo bardzo bym pragnął ujrzeć tego doskonałego. Wie er gewandelt ist. Jak on kroczył tam. Dieser hohe Fremdling vom Himmel. Tego wielkiego, wzniosłego, obcego na tej ziemi, który przybył z nieba. Wie er in einem schlichten Erdenkleid. Jak on w skromnej szacie ziemskiej. Über diese Erde ging. Szedł po tej ziemi. So sieht ihn Johannes wandeln. Tak oto widzi go Jan. Und noch einmal sagt er, siehe. I jeszcze raz wtedy mówi, patrzcie, oto ten. Das sagt er heute auch euch. On również i do nas dzisiaj mówi te słowa. Siehe das Lamm Gottes. Oto Baranek Boży. Jetzt sagt er weniger als ein Tag vorher. On teraz mówi nawet mniej nieco niż w poprzednim dniu. Sagt er weniger. Mówi mniej. Nein, er sagt mehr. Właściwie więcej. Obwohl er weniger sagt. Chociaż mniej słów. Ich möchte das erklären. Chciałbym to wyjaśnić. Im ersten sagt er, am ersten Tag sagt er
spricht er vom Werk des Herrn Jesus auf Golgatha. Pierwszego dnia Jan mówi o dziele Pana Jezusa na Golgocie. Gibt es etwas Größeres als das Erlösungswerk? Czy istnieje coś większego jak dzieło zbawienia? Wir sind schnell zu sagen, es gibt nichts Größeres. Bardzo śpiesznie nieraz mówimy, nie ma większej rzeczy jak dzieło zbawienia. Aber es gibt etwas Größeres. Ale jest coś większego, czy ktoś większy niż dzieło zbawienia. Das ist der, der das Werk vollbracht hat. To jest ten, który dokonał tego oto dzieła. Wenn wir den Tod des Herrn verkündigen an seinem Tisch, gdy wspominamy i ogłaszamy śmierć Pana Jezusa przy Jego stole, dann steht das Werk auf Golgatha vor uns. Wtedy dzieło Golgoty jest przed naszymi oczyma. Aber es ist wichtig, darüber hinaus zu blicken auf den, der das Werk vollbracht hat. Ale jest ważne, aby jeszcze ponad tym dziełem móc spojrzeć na samego tego, który dokonał tego dzieła. Ich bringe meiner Frau manchmal Blumen. Czasami przynoszę mojej żonie bukiet kwiatów. Nicht sehr oft. Nie robię tego bardzo często. Aber doch ab und zu. Ale czasami ma to miejsce. Es könnte sogar mehr sein. Mogłoby się to częściej zdarzyć. Und immer wenn ich ihr Blumen bringe, hat sie große Freude. Ale zawsze jak przynoszę jej kwiaty, ona się z tego bardzo cieszy. Dann wird sie, die so ruhig ist, sehr lebendig und aktiv. I wtedy ona, która z natury jest bardzo cichą niewiastą, porusza ją to i staje się po prostu, ożywia ją to, żywa jest. Sie schaut die Blumen an. Ona ogląda te kwiaty bardzo. Sucht eifrig eine Vase. Szybko szuka jakiegoś flakonu. Um die Blumen schön anzuordnen. Po to, aby pięknie ułożyć w nim te kwiaty. Und ich stehe schweigend dabei. A ja milcząc sobie stoję i przypatruję się temu. Und ich warte, bis sie von der Gabe zum Geber kommt. I czekam, aż ona od tego daru przejdzie do dawcy. Jetzt erzähle ich nicht mehr weiter. I nie będę wam dalej opowiadał, co się dzieje. Aber dieses Bild mag uns helfen hier. Ale ten prosty obraz może nam pomóc zrozumieć tę rzecz, o której mówimy. Lasst uns von der Gabe auch zum Geber kommen. Przejdźmy od daru do samego dawcy. Siehe das Lamm Gottes. Oto baranek Boży. Und wie jetzt die Jünger des Johannes das hören, jak teraz uczniowie Jana słyszą te słowa. Folgen sie dem Herrn Jesus nach. Idą dokładnie za Panem Jezusem. Das ist wahrer Dienst, was wir hier von Johannes vor uns haben. To jest prawdziwa służba w najczystszej formie. To, co widzimy teraz, co uczynił Jan. Ein wahrer Diener richtet die Herzen derer, an denen er dient, auf den Herrn Jesus. Prawdziwy sługa kieruje serca tych, którym usługuje, na Pana Jezusa. Und wenn er richtig dient, dann folgen sie nicht dem Diener nach, sondern dem Herrn Jesus. Jeżeli jego służba jest prawidłowo wykonywana, to ci oto słuchacze nie idą za tym sługą, tylko za Panem Jezusem, na którego on wskazuje. Jetzt wendet sich der Herr Jesus um. A teraz w następnym wierszu Pan Jezus obraca się. Das hat er nicht viele Male getan. Niewiele razy Pan Jezus to uczynił. Ich habe es ungefähr dreimal gefunden in den Evangelien. Ja mniej więcej trzykrotnie znalazłem taką sytuację, gdy Pan Jezus odwrócił się w Ewangeliach. Es muss etwas Besonderes geschehen, dass der Herr Jesus sich umdreht. Musiało to być coś absolutnie szczególnego, że Pan Jezus taki gest wykonał. Er dreht sich bei dieser kranken Frau, die 20 Jahre krank ist.
on raz odwrócił się ku tej chorej kobiecie, która była 20 lat chora. Er dreht sich um, als Petrus ihn verleugnete. On odwrócił się, by spojrzeć w oczy Piotrowi, który go się zaparł. Und hier dreht er sich um, weil Menschen ihm nachfolgen. A tu on odwraca się, ponieważ idą za nim ludzie. Folgt ihr auch dem Herrn Jesus nach? Czy wy idziecie również za Panem Jezusem? Wenn das wahr ist, jeżeli to jest prawda, dann dreht er sich um. To on się odwraca. Dann berührt das sein Herz. Po prostu porusza to głęboko jego serce. Und er fragt sie, i pyta ich tutaj, was sucht ihr? Czego szukacie? Das fragt er heute hier. On zadaje to pytanie i dziś. Was suchst du eigentlich? Czego ty właściwie tu szukasz? Wo sind deine Interessen? Gdzie, na czym koncentrują się twoje zainteresowania? Die Jünger geben auch Antwort durch eine Frage. Tu uczniowie udzielają odpowiedzi pytaniem na pytanie. Wo hältst du dich auf? Gdzie przebywasz, nauczycielu? Der Herr hat gefragt, was sucht ihr? Pan Jezus zapytał, czego szukacie? Und sie antworten, wir suchen nicht deine Sache. A oni innymi słowy odpowiadają, nie szukamy żadnej rzeczy ani sprawy. Wir suchen eine Person. My szukamy osoby. Wir suchen dich. My szukamy ciebie. Uns interessiert, wo du dich aufhältst. To, co nas interesuje, to to, gdzie ty przebywasz. Wenn jemand wünscht dem Herrn nachzufolgen, gdy ktoś pragnie iść za Panem Jezusem, um ihn kennenzulernen, aby go poznać, den weist er nie ab. Tego on nigdy nie odeśle precz. Niemals. Nigdy to się nie stanie. Und das tut er auch hier nicht. I także i tutaj on tego nie czyni. Kommt und seht. Chodźcie i zobaczycie. Und jetzt kommen sie und bleiben einen Tag bei ihm. I oto oni przychodzą i zostają u niego jeden dzień. Begleiten ihn. Towarzyszą mu. Und es wird uns nichts berichtet, außer dass es die zehnte Stunde war. I nic więcej nam tutaj nie zostaje powiedziane, jak tylko, że było to około 10 godziny. Vor zwei Wochen lief ich mit einem Freund am Genfersee. Przed dwoma tygodniami szedłem nad brzegiem jeziora Genewskiego z pewnym przyjacielem. Weiß nicht, wer denn schon in dieser Gegend war von euch. Nie wiem, kto z was już był w tych okolicach, o których mówię. Eines der schönsten Ecken der Schweiz. To jest jeden z najpiękniejszych kawałków Szwajcarii. Es war strahlend schönes Wetter. Była przepiękna, promieniająca pogoda. Wir liefen etwa zwei Stunden. Około dwie godziny tak spacerowaliśmy. Und ich habe nichts gesehen von den Bergen und von der schönen Aussicht. A ja nic nie widziałem z tych pięknych gór i widoków, które tam się roztaczały. Weil ich sehr Interesse hatte an dem, was mein Mitbruder in Christus mir zu sagen hat. Ponieważ całkowicie byłem pochłonięty tym, co mój brat w Chrystusie miał mi do powiedzenia. Und genau das sehen wir hier. I dokładnie to widzimy też tutaj. Sie hielten sich einen ganzen Tag auf. Beim Herrn. Cały jeden dzień oni przebywali u Pana Jezusa. Und es wird nicht berichtet, wo sie waren und was sie sahen. I nic nam tutaj nie jest już powiedziane o tym, gdzie oni byli i co widzieli. Denn ihre Augen waren auf den Herrn gerichtet. Ponieważ ich oczy były wyłącznie na Pana Jezusa skierowane. Andreas war einer von den Zweien. Jednym z tych dwóch, którzy to przeżyli, był Andrzej. Ich vermute, dass der andere Johannes der Apostel war. Ja przypuszczam, że tym drugim innym uczniem był Jan apostoł. Andreas war ein Jünger und Apostel des Herrn. Andrzej
był uczniem i apostołem Pana. Er war ein guter Beobachter. On był bardzo dobrym obserwatorem. Und er war ein nützlicher Diener des Herrn. I był bardzo użytecznym sługą Pana. Aber immer tätig in kleinen Dingen. Ale ponadto zawsze był czynny w małych rzeczach. Es gibt in einer örtlichen Versammlung wichtige Dinge, die getan werden müssen. W miejscowym zgromadzeniu są ważne sprawy, które muszą być załatwione. Aber es gibt auch ganz kleine Dinge. Ale są również całkiem drobne sprawy, die man sehen muss und die getan werden müssen. Które trzeba zauważyć i które muszą być również wykonane. Petrus hat oft wichtige Dinge getan und gesagt. Piotr często mówił i czynił rzeczy bardzo ważne. Aber Andreas sah die kleinen Dinge. Ale Andrzej miał oko do drobnych ważnych rzeczy. Und ich wünsche sehr, dass es hier in Orszesze Brüder und Schwestern gibt. I bardzo sobie tego bym życzył, aby tu w Orzeszu byli bracia i siostry. Die Andreas heißen. Którzy nazywają się w przenośni Andrzej. Einmal sagt er, es ist ein kleiner Knabe da. Raz on powiedział, oto jest mały chłopiec. Der Brote und Fische hat. Ten mały chłopiec ma kilka chlebów i ryb. Und ein anderes Mal kamen Griechen und suchten den Herrn Jesus. Innym razem przyszli Grecy, którzy chcieli poszukiwali Pana Jezusa. Sie hatten einen guten Wunsch. Oni mieli dobre życzenie. Sie kamen und sagten: Herr, wir möchten Jesus sehen. Przyszli i powiedzieli: Panie, chcielibyśmy zobaczyć Jezusa. Sie sagen das Philippus. Powiedzieli to Filipowi. Könnt ihr in Johannes 12 finden? Możemy tę rzecz znaleźć w 12 rozdziale Ewangelii Jana. Philippus weiß nicht recht, was er machen soll. Filip za bardzo nie wie, co zrobić z tą sprawą. Aber er sagt es Andreas. Ale w tym swoim zakłopotaniu mówi to Andrzejowi. Und dann gehen sie zusammen zum Herrn. I wtedy już idą we dwóch do Pana. Scheint, dass Andreas die gute Idee gehabt hat, das dem Herrn zu sagen. Wydaje się, że to właśnie Andrzej wpadł na tę dobrą myśl, aby powiedzieć to Panu. Und hier tut er seinen ersten Dienst. A tutaj, gdzie czytamy, Andrzej czyni swoją pierwszą dobrą posługę. Er führt seinen leiblichen Bruder zu Jezu. On mianowicie swojego cielesnego brata prowadzi do Pana Jezusa. Seine sehr schöne Aufgabe. To jest piękne zadanie. Wenn auch nicht leicht. Jeżeli nawet nie należy do prostych. Er muss ihn suchen. On musi go szukać. Meine eigene Frau ist durch ihren leiblichen Bruder zur Bekehrung gekommen. Moja żona przyszła do wiary przez posługę swojego brata. Es ist also ein schöner Dienst, der innerhalb der Familie getan werden darf. A więc jest to piękną posługą, która może być wykonana w pośród członków najbliższej rodziny. Wie gesagt, Andreas hat auch andere noch zu Jesus geführt. Jak powiedzieliśmy, Andrzej również innych przyprowadził do Pana Jezusa. Aber zuerst seinen eigenen Bruder. Ale najpierw uczynił to ze swoim bratem. Er sah nicht in die Ferne, sondern in die Nähe. On nie patrzył daleko, tam, żeby szukać gdzieś ludzi, lecz tych, którzy byli mu najbliżsi. Er hatte noch nicht viel Kenntnis vom Herrn Jesus. W tym momencie on jeszcze nie posiadał wielkiej znajomości Pana Jezusa. Er sagt, wir haben den Messias gefunden. Mówi po prostu, znaleźliśmy Mesjasza. Das ist natürlich ein schöner Titel des Herrn. Z całą pewnością jest to pięknym tytułem Pana Jezusa. Wie er erwartet wird vom Volk Israel. Który mówi o tym, że był oczekiwany przez lud izraelski. Aber ist lange nicht alles, was der Herr Jesus seine Person beinhaltet.
Ale ten tytuł długo, długo jeszcze nie mówi wszystkiego o tym, co zawiera jego osoba. Aber obwohl er nicht alles wusste, ale ponieważ przepraszam, Jan nie wiedział jeszcze wszystkiego, hatte er schon alles vom Herrn. Miał już wszystko od Pana. Es ging nur noch darum, es Schritt für Schritt zu entdecken. Chodziło już tylko o to, aby całość tego obfitego daru krok po kroku odkryć. Als ich mich mit 12 Jahren bekehrte, gdy ja nawróciłem się mając 12 lat, to wusste ich sehr wenig vom Herrn Jesus. To wiedziałem o Panu Jezusie bardzo mało. Aber ich hatte schon alles. Ale już wtedy miałem od Niego wszystko. Aber in diesen 50 Jahren, ale w przeciągu tych 50 lat durfte ich ein wenig etwas davon entdecken. Mogłem trochę z tego cudownego daru poznać, odkryć. Ich bin noch lange nicht zu Ende. I długo jeszcze nie zakończę tego poznawania. Ich habe den Eindruck, dass ich noch sehr wenig vom Herrn Jesus weiß. Mam wręcz takie wrażenie, że bardzo niewiele wiem o Panu Jezusie. Petrus schreibt später in seinem zweiten Brief. Piotr pisze dalej, później już znacznie, w swoim drugim liście. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wzrastajcie raczej w łasce i poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Er führt Petrus zu Jesus. On prowadzi Piotra do Jezusa. Jetzt treffen die Augen des Herrn Petrus. I teraz oto oczy Pana dosięgają Piotra. Und die Augen des Herrn gehen nicht nur bis an das Hemd. A oczy Pana nie zatrzymują się na jego koszuli, sondern bis hinein in die tiefsten Kammern des Herzens. Lecz patrzą głęboko, aż do najgłębszych komór jego duszy i serca. Und jetzt hört er das erste Mal die Stimme des guten Hirten. I tutaj on po raz pierwszy słyszy głos dobrego pasterza. Und was sagt er? Cóż on mówi? Was er ist von Natur. Mówi mu, czym on jest w swojej najgłębszej naturze. Simon, der Sohn Jonas. Mówi, Szymon, syn Jana ty jesteś. In Sünde geboren. Urodzony w grzechu. Ein sündiger Mensch. Grzeszny człowiek. Aber jetzt haben wir die Bekehrung von Petrus vor uns. Ale teraz mamy przed nami nawrócenie Piotra. Und der Herr gibt ihm einen neuen Namen. I Pan Jezus daje mu nowe imię. Du wirst Kephas heißen. Ty będziesz nazwany Kephas. Das heißt Stein. Oznacza to kamień. Mały kamień. Er bekommt nicht nur ein neues Leben. On nie tylko, że otrzymuje nowe życie, sondern, und das ist noch in Zukunftsform hier, das ist interessant. I to, co tutaj jest powiedziane o jego imieniu, jest przedstawione w formie w czasu przyszłego, co jest interesujące. Er wird einen lebendigen Stein werden am Haus Gottes der Versammlung. Że on stanie się żywym kamieniem w budowli Bożego domu. Sein Paradox. Paradox. Nichts ist so tot wie ein Stein. Nic nie jest bardziej martwe niż kamień. Aber glaubende Menschen sind lebendige Steine. Ale ludzie wierzący są żywymi kamieniami. Aufgebaut zum Haus Gottes. Zbudowanymi w dom Boży. Hat Petrus gut verstanden. Piotr dobrze to zrozumiał. Und er hat davon geredet in seinem ersten Brief. I mówił później o tym w swoim pierwszym liście. Werdet ihr selbst aufgebaut als lebendige Steine? Czy wy będziecie również zbudowani jako te żywe kamienie? Ein geistliches Haus. Jako ten duchowy dom. Ein heiliges Priestertum. Jako to święte kapłaństwo. Um darzubringen geistliche Schlachtopfer. Po to, aby składać duchowe ofiary rzeźne. Gott wohl angenehm durch Jesus Christus. Które są tak przyjemne Bogu przez Pana Jezusa Chrystusa.
Das Leben des Glaubenden ist oft nicht leicht. Życie wierzącego człowieka często nie jest łatwe. Aber lasst uns von uns wegsehen. Ale odwróćmy wzrok od nas samych. Lasst uns hinblicken auf Jesus. Patrzmy na Jezusa. Betrachtet ihn. Rozważajmy Jego osobę. Das wird unsere Herzen glücklich machen. To wniesie głębokie szczęście do naszych serc. Und das wird Anbetung legen in unsere Herzen. I to włoży pragnienie uwielbienia w nasze serca. Für ihn. Uwielbienia przynoszonego Jemu. Der uns geliebt. Który nas umiłował. Und sich selbst für uns hingegeben. I który sam wydał siebie za nas.